męczący Stain, wiesz? I to bardzo męczący. To, że pozyskałeś moc Filipa, nie znaczy, że możesz ze mną tak walczyć. Ta moc pozwoli mi pokonać wszystkich, rozumiesz? Ciebie i tego demona! I wtedy będę mógł odpocząć. Nie pozwolę ci na to. Nie pozwolę ci skrzywdzić mojej rodziny oraz ich wszystkich. Nie pozwolę na to. Moja duma na to nie pozwala. A ty zginiesz. Dajcie mi chwilę, zaraz stworzę bandaż. Weź się przypilnujcie, dajcie mi chwilę. Dobra. Misaki, żyjesz? Hej, powiedz coś. Misaki, dobrze się czujesz? Chodź, pomogę ci usiąść, chodź. Siadaj, chodź, chodź, chodź. Dawaj, o, dobrze. Gdzieś cię boli, powiedz mi. Popatrzę cię. Gdzieś cię boli, coś się dzieje? Pani Winchma? Nie, to brat. Macho, pan Macho. Pamiętasz? Dziwnie się czuję. Ty też? No. Na ratunek! Nie żyjcie się, jest koniec świata! Chodź. Ej. Kogo? Witajcie, dzieci. Co wy tu w ogóle robicie? Wszystko z wami jest w porządku? Mam z czymś tutaj pomóc? Coś, ktokolwiek tutaj zrobić? Po co udarzy mi Misaki? To możemy wam, jak wam może pomóc? Z Misaki wszystko dobrze, już wszystko ten, więc to spokojnie. A co to miało znaczyć? Słuchajcie, dobra, słuchajcie, wiecie jak możecie nam pomóc? Ewakuować się stąd natychmiast! Nie macie tu w ogóle być! Dlaczego ewakuować? Jesteście tylko dzieci, macie się słuchać nauczycieli! Nie, to nie obchodzi! To jest koniec świata, rozumiecie? Ale spokojnie już, nie krzyczmy. Wszystko jest ten. Ta dziewczynka została pokonana, jak ona się nazywa? Misaki. Nie Misaki. Jolo. Jolo. No. Jolo została pokonana, więc tego jest problem. O mój Boże, co tam się stało? Krater. Koła się zaczęła! Strzygam się za moje jak pieniądze. Jak się nie zawaliło jeszcze? Ej, a pan sprzątacz tego się nie naprawił. No właśnie, gdy jest głośny? Ostatnio był w szkole. O nie. Dobra, potem go uratujemy. Dobra. Nie, jak mamy pomóc Tytmatiemu? No... Stain aktualnie mam mocy Filipa, więc... Dlatego jest problem. Koniec świata, drogie dzieci! Właśnie o to chodziło! Jest super! Jest mega! Mamy problem. W dużym skrócie. Weźmy się stąd ewakuować, macie rację. Musimy odejść teraz z tego miejsca. Bo tylko będziemy pogarzać sytuację. Ja chcę pomóc. Misaki, nie ma szansy, że komukolwiek pomożesz. Jak tu koniec świata? O Boże, mam za mało. W tym wieku? No, zdziwiłbyś się. Ale to tylko już chyba. Nie damy rady. W tym tygodniu. Nie damy rady mu pomóc, Misaki. Pomogłeś mu już wystarczająco. Tak dobrze sobie radziłeś z Jolo. Teraz powinniśmy się stąd ewakuować. Tak, ewakuacja jest dobrym pomysłem, szybko zróbmy to. Ej, czego chcesz? Może idziemy stąd? Wiesz, bo tak nie wypada w tym być, wiesz. Nie! No, jest ręcznie, jest. Co mnie to? Posłuchaj, nie wygodaj się na to, patrzę. Na ciebie! Na ciebie chyba też! To nie! Nie bądź tak, no to no, super. Deku! To! Odwróć się i idź stąd. Nie. No to dlaczego chcesz stąd iść? Posłuchaj, chodzi o to, że wiesz, oni są jak rodzina, oni od dawna dużo przyszedli i tak, no wiesz, no dziewięć tak słucha, to my powinniśmy je pod jakimś pretekstem, nie wiem, gasić pożary jak strażacy, coś tam. A ty niby tutaj też nie jesteś od początku? Ja być to powiedzieć tak, ale komfortowo się z tym czuję, że jestem obok. Jak to obok? No, że z tobą tak obok, a nie tam z nimi, żeby ci smutno... teraz? Nie, i tylko chodzi o to, że ja mogę tam na luzie iść, a ty zostaniesz sam na, jak palec, bo przyjaciół nie masz przecież poza mną, więc musimy stąd coś, wiesz, wykombinować. Gdzie smutno nie było. Byłeś kiedyś w moim domu? Tak. Tam jest coś takiego jak
Moja siłownia, co nie? Tak, pomagam ci dźwigać ciężary. No właśnie. No pomagam ci. Tam masz taką bufę. Bufę. Nie bez powodu mam twoją twarz. Myślałem, że mnie po prostu tak lubisz. Nie, dlatego że tak cię nienawidzę. A wy wiecie, że to wszystko słyszałem, co mówiliście teraz? O! Nic nie słyszałeś. O, no, no, było słychać. No właśnie, przyjaciele, to znaczy no, uczniowie. Koniec świata! Głosie, uspokój się. Ewakuacja! Tu będzie twój koniec, Stein! Pochłonam cię i w końcu miasto może odpocząć. Chodź tu! Tuż po tobie, Stein! To twój koniec, Stein. Czas, aby z ciebie nic nie zostało. To twój koniec! Co planujesz? To jest. Dobra, w takim razie. A mówiłem, aby koniec świata wszystkim! Wiecie? Co to się tu stało? To jest ze szkoły. Już tak było źle, jest jeszcze gorzej, no. No i gitara pasuje, możemy uciekać w końcu? Nie! Ja bym walczył. A pójdźmy właśnie, bo radę wstać w woźnym. Chyba mi trochę... O Jezus. A? Pani Winko? Jest okej, okay, tylko Winko? Mi się kręci w głowie. Winko w porządku? Tak. Mam wiatro, jakby co. Tak. No to teraz musimy uciekać, no kto nas ochroni? Nie będziemy uciekać. Ja nas uratuję! Uciekamy, jesteśmy wszyscy zgubieni! Cały połamiesz! Ale nie śmiejcie się, Znatka. Ale Igdar tylko niszczy. Dobra. Mati zapewne by chciał, żeby mu pomóc. Albo... Mati to by chciał, żebyś uciekał! No. Będę się już połamiał, żebyś mu pomożesz. Kurze. Musimy coś z tym zrobić. Kto jest ze mną? Idzie ze mną tam! Nie wiem, Natku, to jest zły pomysł. Nie, ja idę z nim. Jaki zły pomysł? Świetny, to jest no. Genialny pomysł. Idzie! Aha, czyli widzę, że nie da się was powstrzymać. To jest przewspaniały nigdy. Pomysł. Nie! Nie! Ja dobra. Się nie poddam. Nie. Trzeba dobra, walczyć dzieci. O dobro. W takim bądź razie... Wszyscy dostajecie szlaba na rynku z wami. Okej. Okej. Misaki, dasz radę wstać? O. Dawaj. Nie. Pomóc ci? Nie. Chodź. Chodź, dasz radę. O, bardzo dobrze. No dobra. Nie. Mój ultra... Co? No tak. No tak, połączenie ultra instynktu, ultra ego. O jeden, ale to był wybuch. Nie mogę się ruszyć. Wszystko mnie boli. Jaki... Cudem ty żyjesz! O to samo chciałem się ciebie spytać. Ja jestem Saiyanem. Ja już wiele przetrwałem. Jak ty wstałeś? Jak? Nie mam zielonego pojęcia. Ale dokończę to, co zacząłem. W drogę! Dobra, my wszyscy zginiemy, ale to nieważne, idziemy! Będzie fajnie! Zabawa! Digit! Idziemy! Zniszczymy tą szkołę! Tego szego! Ale super! O kurde! Ej, Mati tam leży! Mati! Ostrzegawczy jesteś! Ale to jest głęboko! Ale trzeba mu pomóc! Narodzony! Oj, pomożemy! No i jak zwykle ten się rzuca jako pierwszy. Zabijecie! I pokonam tego demona! Światu będzie lepiej. Jakieś ostatnie słowa, Saiyaninie? Kocham cię, córko. Ale to nic. To twój koniec! Zostaw go, durniu! Zaraz nie.
pierdalu! Głupia facjato, patrz na mnie! To twój koniec, Stejnik! O, nawet kosmetyczka twojej twarzy nie naprawi. Uciekajcie stąd! Wy nie dacie rady, no! Natek, durniu! A to! Przegnijcie! Tam masz ty! Podpal się przydane, nie! Zdychaj! Nie pokonasz nas! Natek, nadciągnę cię! O! Natek! Co? Tu. Co? Sprawa jest następująca. Nieważne, co się stanie. Nie przejmujcie się. No nie przejmuję się jakby. Dam sobie radę. Mogę walczyć. Dziękuję. Pa! On jeszcze nie wie. Widzowie, on jeszcze nie wie. Pa! Dobra! Co to jest do cholery? Dobra. Mam was wszystkich dość. Ale najpierw ty, demonie. Dobiję cię. Zostaw ich! Zostaw! Jeszcze tuptasz? Zostaw ich! Zostaw ich! Gustaw! Łap go! Mam cię. Oj, Stejnik. Stejnik. To twój koniec. Mój w sumie też. Gustaw, nie! Żegnajcie, uczniowie. Miło co tam się dzieje? Co? Nie, to nie może być mój koniec! O, Gustaw... Nie! O nie, moja moc... O jedy, nie... Mati, spokojnie. Co się dzieje? Minęło. Co się dzieje? Gdzie jest pan Gustaw? Gustaw już nie wróci. Jak to? O, jak ty gadasz, staruszku? On użył limbo. Co to znaczy? Też nie wiem, co to znaczy. Natek, pamiętasz pokój ducha i czasu? O, tak, pamiętam. To on użył pozostałości z tego świata i go zamknął w limbo. No tak, zamknął go gdzieś, co nie? Ale co z panem Gustawem? Czemu nie wróci? Bo droga do limbo jest tylko w jedną stronę. Windma? Co się stało z Gustawem? Windma! Czemu pana Gustawa nie ma? O nie. O koniec. Czemu on zniknął z nim? Windma, powiedz mi. Limbo. Co to jest? Wsadził go do limbo. On już nie wróci. Jak to? Jak on nie wróci? Nie wróci. Z limbo nie ma powrotu. To koniec Ligi Złoczyńców oraz Stejna. Wygraliśmy. Czyli możemy się cieszyć. W teorii. Widma, Misaki. Chodź, Misaki, pomogę ci. Chodź. Dasz radę. Dobrze? No trochę to potrwa. A, dobrze was widzieć. Ciebie też, że żyjesz. Misaki, wszystko okej? Okay? Tak, wszystko dobrze, wszystko ten. Idź do taty. Dasz radę? Czy ci pomogę? Dobra, może ci pomogę. Chodź. Trochę jest skołowana po tej walce. Nie dziwię się, moc legendarnego Super Saiyana nie jest za łatwa. Nie wiem co to jest, ale pewnie dużo energii zżera. Idź, nie bój się. Nie rób tak więcej. Panie Mago! Będzie dobrze, mi się chodzi. Ale będzie Misaki dobrze. Musimy jeszcze kogoś znaleźć. Bo wiem o waszym życzeniu, Natek. Dlaczego? Kogo przyprowadził z powrotem? Moją żonę. Potem ją odnajdziemy, Tytmati, dobrze? Nie. To zostawicie mi i Misaki, tylko musimy chwilę odpocząć. No dobrze, niech tak będzie. Jak sobie życzę. Czekajcie, bo ja coś jeszcze wyczuwam. Kogo?
nie jest źle. To zapłacicie! Wszyscy, rozumiecie? Koła, ty, i ty, i kurde, i ty, i ty, i ty, i ty, ja ci dam ja! Co ty? I ty, i ty, i wszyscy koła zapłacicie. Wszystko dobrze? Co zapłacisz, ty małe? Wszyscy pracują za darmo. Od przyszłego semestra szkoła powstaje. Wszyscy. Ale najważniejsze, że ich pokonaliśmy. Chociaż mamy chwilę spokoju, ale coś podczas walki ze Steinem wyssało moją energię, ale nie wiem, co to było. No nic. Jakby co, wszyscy macie wolne na jakiś czas. Możecie odpocząć. No, będę musiał to wszystko odbudować. No tak, nie wiedziałem, że ty tak się sprawisz jako przywódca całej tej bandy. Co to nie? Same do chwały dostał. Chodźmy stąd, może lepiej. Jestem z was dumny, dzieci. Poradziliście sobie jako bohaterowie. Chodźmy już stąd. Misaki, pomożesz mi wstać? Choć jestem już za stary na to. Za stary to będziesz później. Ty się lepiej nie odzywaj, ciężarna. Padaj. Dobra, chodźmy stąd, bo za słodko się robi, idziemy. Ta, chodźmy stąd. To ta racja. O no, Macho, będziesz miał sporo do naprawy chyba. Oj tak. Dużo się tu zmieni. Na pewno się dużo zmieni. Misaki, my odpoczniemy tak z dzień, dwa i idziemy, lecimy w poszukiwania. Załatwić wam jakiś transport? Nie, przecież my oboje umiemy latać. Dobra, Misaki, będę mieć teraz dużo czasu dla ciebie, więc... pójdziemy tam, gdzie ci obiecałem pójść, czyli na czekoladę. Gorąco. Możemy nawet teraz? Na pewno chcesz teraz? Ja jestem trochę pobijany. Może niech tatuś najpierw wyzdrowieje. Okej. Dasz mi dzień, dwa? No chyba, że... A nie, no tak, nie ma Gustawa z nami. Natek. Ja! Wiesz, że będziesz musiał gdzieś zamieszkać przez jakiś czas? Co? Mam pomysł. Pamiętasz, Mati, tą wyspę? Co wyspę? No to pamiętasz tą wyspę? No tak, no. No, to niedawno ją odbiliśmy. O! Teraz właśnie przypomniało mi się, przeniesiemy się, bo teraz szkoła jest zniszczona, jak widzicie. Remonty trochę teraz na pewno potrwają długo. Mówisz, że muszę tam wracać? Przykro mi. Ja też. Tak, przykro mi. Dzieciaczki, ale no nie mam na razie innego miejsca na szkołę, a tam było wystarczająco dużo miejsca na parę klas. A, dobra, chodźmy stąd. Idziemy. Zostałem sam. Natek! Idziesz z nami czy nie? Czy będziesz tam stał jak jakiś dureń? Tak, już idę, tak. Dajcie mi tylko chwilę. No dobra, to my idziemy. Chodź, Macho. O. A więc tutaj się kończy moja przygoda w boku Matiego. Czas sobie jakoś poradzić. Zostawił mnie. Jezu! A! Tak szybko to tak doszło do tej sytuacji. Okropnie jest, zdawę sobie z tego sprawę. Bo jest. Wydaj, Marodziu, że zostaniesz sam. Nie będę. Skończę. Ja! Natek, sam chciałeś zostać bohaterem. Więc teraz nim jesteś. No tak, ale nie sierotą. Nie sierotą, tylko zostaniesz u pana Macha. Co? Tym bardziej nie chcę. Natek, ja muszę najpierw znaleźć swoją żonę, tak? No to ja ci chcę pomóc. Nie, Natek, to jest moja sprawa i sprawa Misaki w tym momencie. Natek, zrozum, jesteś dla mnie jak przybrany syn, ale musisz tu zostać. Ej,
Dobra, chodź, pójdziesz ze mną i z Misaki na czekoladę później, jak wyzdrowieje. No, chodź, idziemy. No nie płacz już, Jezu, bo zaraz przyjdzie... Zostanę sam! Natek! O nie! Natek! O Boże Święty. Natek, przecież ja zawsze mogę tu przybyć i wrócić. Natek! Musisz działać sam. Wejdź z mojego pokoju, chcę pobyć sam. Natek, jesteśmy na terenie szkoły! Zostaw teren szkoły! Natek! Natek, bo nie umówisz się nigdy z moją córką. A mam do ciebie pytanie. Jakie znów, Natek? Czy ogólnie ona poleci na to? Jezusie, Nazaryjski, Natek, chodź, idziemy. No dobra. Natek, tylko masz nie widziwieć, jak mi nie będzie, okej? Okay? Jasne, jasne, nie będę. Mam nadzieję, że się spotkamy w dalszych klasach. Ja też. A wy co tam stoicie? Natek, jak zwykle, ktoś już sobie bzdurał. Natek, załóż koszulkę. To samo? Nie mam koszulki, spaliła mi się. To idź do ognia. Misaki, gdzie jesteś? A tu, dobra. To co? Idziemy. Macho, chyba najpierw do siebie, musimy to wszystko... Trzeba to wszystko poukładać. Chodźmy, bo ja nawet już nie mam energii na teleportację. Za mną, dzieciaczki. A w ogóle, Witła, myślałaś, jak nazwiesz swojego syna? Snappy! Co? Dobra, dobra, nie będę nic mówił. Satoshi. Dziwne imię. Do widzenia, oj, moja ręka mnie boli cały czas, za niedługo, z tego co wiem, za niedługo ma po mnie przyjść jeszcze córka. Minęło chyba parę dni od tej walki i chyba coś się tam zadziało złego. Mówię, za niedługo ma do mnie po mnie córka przyjść i... Zaraz, nie, to niemożliwe, żeby ona tu... Nie, zaraz. Macho? Jest Mati? Dlaczego ty nie w łóżku jeszcze? Ja już... Wypisali cię? Już wyzdrowiałem, no wiesz, fasolka. No dobrze, dobrze, cieszę się. Wcześniej fasolka sensu i. Czemu ona tu jest? No, jakby to powiedzieć. No wziąłem ją stamtąd. Jak bardzo... wziąłem? Przecież Filip miał wziąć do więzienia ją. Jakby ci to powiedzieć. Po prostu. Szkoda mi jej, wiesz, Tytmiati. Jak ci jej szkoda? Wiesz, ile ona złego wyrządziła mi, mojej rodzinie? Ale zobacz to z tej strony. Ona to wszystko zrobiła po to, żebyś zwrócił na nią uwagę. Zrozum, Macho. Ja próbowałem, ale ona... Jej charakter... Ona jest zbyt podobna do swojego ojca. Powiem ci, że... Są gorsi. Ale... Ja wyczułam w niej... Coś dobrego, wiesz? Ale... Mati. Ale ona nie może być na wolności. Ale zobacz, no, jak już opowiadaliście mi tyle razy, że ją zamykaliście, coś tam próbowaliście, coś ją przymknąć, jakieś inne rzeczy i to nie działało. Może teraz spróbujmy czegoś innego. Dajmy jej ten. Ja nie wiem. Dajmy jej szansę. Ja się boję, że ona znów będzie chciała skrzywdzić moją córkę. Po raz kolejny. O to się nie bój. Ja się nią zaopiekuję. No dobra. Wrócę. Dobra. Wrócę jej dobra. Dam ci szansę, ale po pierwsze ja... Będę musiał na jakiś czas stąd odejść. Jak to? A, bo ty mówisz, że na tę wyprawę chcesz iść, tak? Tak. Rozumiem. Niech tak się stanie. A ja będę musiał dużo rzeczy pozmieniać. No nic, ja idę do poczekalni poczekać na córkę. Ma za niego przyjść. Dobrze. A ja popatrzę jeszcze. Dobra, no nic mi innego nie zostało niż poczekać na nią, a my się widzimy za jakieś... Może za jakiś czas się, moi drodzy, widzimy na kolejnych odcinkach z Akademii, ale na razie trzymajcie się i pa!
Pomogę ci, Jolo. Obiecuję ci. Tak samo tobie, Guciu. Ciebie też uratuję z tego miejsca. Masz moje słowo. Nie odpuszczę. Po coś tu jestem. Będzie ciężko, ale dam radę. Dla wszystkich. Wszystko.